Ja to jeszcze wspomnę Michała Probierza, trener Krakowi, mówił o tym, że właśnie często wraca do tych, tych takich podstaw, tak? czyli właśnie przyjęcia, podania piłki, że to, to jest zaniedbane. No i teraz właśnie taki dwudziestolatek jest jeszcze w stanie poprawić formami ścisłymi właśnie takie zagrania, czy to, to, to jedynie fragmenty gier? Absolutnie tak. Ja, ja to się wyraziłem, że, że w tym, tym wystąpieniu, mówiąc o, o technice, że właściwie to jest prywatna sprawa każdego zawodnika, zawodnika w treningu indywidualnym, żeby poprawiać swoje własne błędy, a więc przyjmować piłkę, uderzać piłkę o ścianę, no rozmaitych małych brameczek, nawet wtedy, kiedy partnera nie ma. No bo przy, mówi się, że ściana to jest naj, najlepszym e, e, partnerem, Dlatego, że nie można mieć do, do niego pretensji, bo tak jak się poda ścianie, tak, tak ściana oddaje. A więc no, przy doskonaleniu techniki, gdzie chodzi o o, o powtarzalność ćwiczenia. To jest szalenie ważne, żeby było bardzo dużo tych powtórzeń. Stąd takie kolejki nieraz do, do, do ćwiczeń, strzał na bramkę, które są krytykowane przez nas, przez e, tych, którzy oceniają pracę trenera, że w strzale na bramkę, właśnie to jest warunek, jest powtarzalność ćwiczenia, żeby strzał następował jedno ćwiczenie po drugim, a nie jeden strzał, potem wstaje na, na końcu kolejki, czeka, aż, aż nastąpi okazja do, drugiej. Więc mówi się tak, że właściwie to jest odwrotna sytuacja, że w kolejce to powinny piłki stać, prawda, kilka piłek i powinny zawodnik uderzać kilka piłek, zresztą takie ćwiczenia są stosowane, jedna po drugiej, gdzie sobie może skorygować swoje własne błędy i to wszystko w treningu indywidualnym, właśnie o którym pan mówi, to jest sprawa zawodnika, nie potrzebuje mieć ani trenera on sam może pracować a już przyjęcie piłki No ja pamiętam Andrzeja strajlała jak jak przyjmować się uczył piłkę to nam takie pokazywał ćwiczenia pudełko zapałek bo że, że, wtedy bardzo dużo papierosów palił podrzucał sobie do góry i przyjmował, przyjmował za piłkę to to pudełko zapałek czucie piłki sobie czucie tego pudełka i czucie piłki przez to sobie wyrabia.